Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Kilka pytań do ksiądz dyrektor Radia Katolickiej, Katolickiej Radio Katolickiej Diecezji Płock, Płockiej, księże dyrektorze. Szczęść Boże, dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam wszystkich widzów. Katolickie Radio Diecezji, Diecezji Płockiej. Płockiej. Tak. Radio, które już jest od 91 roku. Razem z Płockianami. To kawał historii, że dyrektorze. To prawda, to kawał historii. Radio, które trzeba powiedzieć, było pierwszą rozgłośnią katolicką w Polsce. Jeżeli niektórzy o tym nie wiedzą, to warto o tym przypomnieć. Tu w Płocku, kiedy święty już Jan Paweł II papież odwiedził Płock po raz pierwszy, popłynęły fale katolickiego radia i to był właśnie Płock. Później w niedługim czasie powstało także katolickie radio ciechanów. Taki był zamysł obecnego wtedy ordynariusza płockiego. No i od 2013 roku mamy połączenie dwóch stacji. Dzisiaj jest to stacja regionalna na całym północnym Mazowszu. No bo... właśnie, zasięg się zwiększa, a teraz jest Księży Dyrektorze, na pewno gdzie jesteśmy słyszalni? Trzeba przyznać szczerze, że jesteśmy słyszalni prawie na całym północnym Mazowszu. Jeżeli mówimy o Płock, zahaczamy o sierc prawie pod samą Warszawę Ciechanów. Tutaj do, do, dolatujemy gdzieś tam do Płocka, do Płutuska, przepraszam i okolice Mławy. Dążymy ku temu, żeby zamknąć cały teren diecezji. I dlatego też myślimy o tym, aby ten nasz zasięg trochę powiększać. No ale to też nie jest tylko zależne od nas, ale także od innych instytucji, które zarządzają rozgłośniami i częstotliwościami w Polsce. Czyli my nie stoimy w miejscu, czyli jako Katolickie Radio Decyzji Polskiej się rozwijamy, bo jeżeli mówimy o tym okresie, tego pierwszy ksiądz Krzysztof, ja. Kojarzę to pierwsze wejście na antenę, no to było to takie jak wtedy wyglądały chyba wszystkie radia. Po prostu ludzie się starali, nie wiem jak to poszło, ale to poszło na antenę, a kable były czasami... Cię Cięcie e, taśm, prawda, wycinanie tak, cienie, taśm, to tak. były te czasy. I... Czyli, czyli, czyli ciągle idziemy do przodu, proszę księdza. To nie jest ten etap, na którym katolickie radio już teraz się zatrzymało. To, co słuchamy, to jest to, co już ma być i będzie, czy ciągle idziemy do przodu. Jakie są najważniejsze cele księdza dyrektora teraz, jeżeli chodzi o radio katolickie? Y przyznam szczerze, że musimy iść do przodu. Powiem tak, y nowoczesność, technologia idzie do przodu, dlatego już nie ma wycinania taśmy, mamy nadajniki y cyfrowe, zwłaszcza, że możemy pochwalić się o tym, że już niedługo, w najbliższym czasie jeszcze bardziej udoskonalimy nasz system antenowy. Możemy o tym mówić? Że możemy mówić, tak. tak. Już, już powoli dopinamy też ten temat. Wchodzi e, także i telewizja do radia. Też bardzo serdecznie widzów zachęcam i dziękuję tutaj, pod Telewizji poranka. Kablowej. Tak, tak, dzięki której też możemy e, e, nasze audycje transmitować w telewizji kablowej. Dlatego, księże dyrektorze, jest ksiądz Tutaj dzisiaj razem z nami, z tego powodu, że katolickie rady polskiej wszyscy o nie wiemy, że na pewno jest. Już wiemy, że się będzie rozwijało i idziemy krokami do przodu. Natomiast oprócz tego, że pokazujemy tutaj w telewizji gościa poranka, który prowadzi... Michał Siedlecki. Proszę go przy okazji pozdrowić, jakby ksiądz był w radio, to... Dziękuję, przekażę. W każdym bądź razie nie możemy zapominać też o panu Bogdanie, który Jest, e, także tak. prowadzi Przez... e, bardzo fajną audycję sportową. Zapraszam w każdy poniedziałek, wtorek. Wtorek, wtorek, tak? 20. Wtorek po godzinie. Ale to godzinie. dziękuję księdza, księdzu dyrektorowi, że Przyjął mnie w progi katolickiego radia. No właśnie, dlaczego, dlaczego o tym też mówię? Bo chciałbym, abyśmy troszeczkę zmienili myślenie o katolickim radio. Dzisiaj często kojarzy nam się to katolickie radio z tylko uroczystościami kościelnymi. Ja nie oszukuję, że to też jest cel ewangelizacji, jeśli chodzi o katolickie radio. Ale przede wszystkim jesteśmy radiem regionalnym, czyli mówimy o tym, co dzieje się w danym regionie, co dzieje się w Płocku, co nas tutaj... Na Mazowsu dotyczy zasadzie, to, co dzieje są... się, tak, to, co dzieje się na Mazowszu, dlatego e, dziennikarze zajmują się konkretnymi e, tematami, dlatego też są dwie oddzielne częstotliwości, ta 104,3 FM tu w Płocku e, i 103,9 w Ciechanowie, e, ponieważ ten sygnał jest rozdzielany. Druga sprawa, no przede wszystkim mówimy o wszystkim, mówimy o sporcie, e, czasami troszeczkę o tym, co dzieje się też w naszym mieście. E, niestety musimy też zahaczyć o politykę. Ja nie mówię, no je, ale mówię jest, niestety, takie... Ale są dyskusje tak, polityczne. Tak, tak. Ale chciałbym właśnie, żeby też radio dawało możliwość wyboru. Dzisiaj media przedstawiają różne poglądy. My chcemy pokazywać też te poglądy, i niech każdy, kto nas słucha, kto nas ogląda, mógł prawda, ocenić, co dla niego jest dobre, co, co, co jest ważne. Dlatego też te transmisje na żywo. Wiele osób pyta nas, czy my robimy transmisje na żywo. Tak, no robimy. Więc, ale, no są transmisje na żywo. No, niemniej jednak goście to rzeczywiście od pana prezydenta miasta po panią, która wypożycza książki w bibliotece. No, to, co się w Płocku dzieje, to jest najważniejsze, i chciałbym podkreślić jedną rzecz, że są transmisje na żywo, co, co może być bardzo ciekawe z tego powodu, że gro mieszkańców Płocka to przecież ludzie, którzy z okolicznych miejscowości do Płocka się przyprowadzili ze względu chociażby na pracę czy, czy, czy ze względów rodzinnych i mogą podsłuchać sobie ze swojej rodzinnej miejscowości transmisję. Ostatnio, gdzie byliśmy, księżycowie? Dyrektorze. No, powiem szczerze, tych uroczystości jest sporo. Ja teraz sobie dokładnie na... nie, 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 nie przypominam, ale może warto też powiedzieć o tym, co będzie, o bo właśnie, o radne. tym warto by wspomnieć. Dzięki także otwartości i współpracy z polską telewizją kablową, w której mogę dzisiaj uczestniczyć i rozmawiać, no, będziemy w Wielką Sobotę, czyli w najważniejszą uroczystość w Kościele Katolickim, Transmitować na żywo i w telewizji kablowej, i na antenie naszego Rady, i na kanałach YouTube'owych. Właśnie uroczystość z katedry, na którą już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich widzów PTV, a także i słuchaczy naszego radia. Ale także są to transmisje na żywo z uroczystości. Z taką chyba najważniejszą uroczystość, którą obsłużyliśmy medianie, to były Światowe Dni Młodzieży. To my jako jedyne, media, tak, jako jedyne media w Płocku byliśmy tam na miejscu z młodzieżą. Transmitowaliśmy na żywo to, co się dzieje. To na kanale facebookowym okazało się wielkim sukcesem, bo było ponad 5 milionów wejść, co dla nas... Dla mediów lokalnych sądzę, jest czym się pochwalić. Na razie rekord nie do pobicia, czy będzie może w przyszłości? A czy Ja sądzę, nie chodzi o bicie rekordów, o, prawda? Dziękuję, nie chodzi o bicie rekordów. Chodzi o to, żebyśmy włączając, czy to radio, czy telewizję kablową, byli na bieżąco w tym, co się dzieje w mieście, bo ludzie na co dzień zajęci są swoimi obowiązkami, pracą, przychodzą, nie mają czasu, a kiedy włączają telewizję, przeważnie ogląda się, czy to filmy, czy różnego rodzaju programy, ale ogląda się także wiadomości, te, które są w kraju. A nie słyszymy o tym, co dzieje się tu u nas, na naszym podwórku, a naprawdę się dzieje. W sobotę telewizów zapraszamy. Wielką sobotę. Tak, na godzinę 18. Na godzinę 18. Transmisja na żywo i bardzo nam będzie miło, jeżeli Państwo. Włączą kanał 226 i tam obejrzą to, co dzieje się. O tym bardziej ci, którzy nie mogą ewentualnie na YouTube, to, co dzieje się u nas w domu. Jeżeli gdziekolwiek będziecie u swoich rodzin i odwiedzali swoje rodziny z okazji świąt, to włączcie i zobaczcie, co się tu u nas w domu w Polsku dzieje i jak przebiegają uroczystości Wielkiej Soboty. Czego należy życzyć radiosłuchaczom katolickiego Radia Diecezji? Płockie. Jakich by ksiądz chciał tam widzieć, życzyć i, 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 i widzieć, czy też po drugiej stronie odbiornika widzieć w cudzysłowie radio słuchaczy. To jest radio dla wszystkich? Ja sądzę, że jest to radio dla wszystkich. Pewnie my nie nastawiamy się na jakąś muzykę nowoczesną, która, ładnie, ładnie prawda, Nie, która zachwyci młodych ludzi, ale słyszę także i bardzo pozytywne e, opinie na temat muzyki, która jest grana. Każdy na pewno coś znajdzie e, fanów muzyki. Zapraszam zwłaszcza w sobotę, w każdą sobotę, oprócz Wielkiej Soboty, zapraszam na e, Złotą Sobotę prowadzoną przez pana Michała Wichłacza, gdzie mamy. E, do dyrektora regionalnego tak jest, i, 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 i programowego. Tak. E, no to jest, też taki czas, gdzie każdy coś znajdzie, czy to przedszkolaki zawsze w każdą środę mają swoją audycję, czy osoby starsze, które chcą się także pomodlić, bo mamy dwa razy dziennie rano o 6 rano i później o drugiej różanie, czy też koronka czy też anioł, anioł państwa. Ktoś... No i przypominam, o tym też warto wspomnieć. Warto wejść także na naszą stronę tam są streamy internetowe. Jest taka zakładka Posłuchaj radia, gdzie na żywo możemy słuchać tego, co się dzieje w katedrze, a także w sanktuarium miłosierdzia Bożego, bo o tym także warto wspomnieć. Dziękuję za przybycie do Dziękuję bardzo serdecznie Państwa, gościem i moim, ksiądz, dyrektor katolickiego radia Diecyzji płockiej. No cóż... Czyli gramy dalej. Gramy dalej. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.